Miło jest, drogie siostry, drodzy bracia, niemal po 3 miesiącach stanąć ponownie przed wami i muszę powiedzieć, że mam tremę. Już się odzwyczaiłem od usługiwania w zborze w Ustroniu. Zanim będę rozważał Słowo Boże stosownie z dzisiejszą uroczystością, chciałbym słowo wyjaśnienia. Zauważam, że niektórzy z was nie wiecie, jak mnie tytułować. Oświadczam, że jestem wrogiem tytułomanii, a więc nie jestem zwolennikiem nadawania, przyjmowania sobie tytułów. Więc jeśli chodzi o nasze relacje na płaszczyźnie zborowej, jestem dla was bratem i tylko bratem. Pastora mamy jednego, jest nim zgodnie z waszą decyzją, wierzę, że w tym była wola Boża. Pastora mamy jednego, jest nim Bogusław Wrzecionko. Pastora pomocniczego także mamy jednego, jest nim, zgodnie z waszą decyzją, diakon Arkadiusz Duchniak. A ja jestem waszym bratem. Gdyby jednak trzeba było gdzieś w urzędzie, załóżmy sobie, gdyby burmistrz was zapytał, kim jest tam w Ustroniu Michał Chydzik, a więc poprzedni pastor, jest pastorem emerytem. Bo taka jest prawda. Jestem na emeryturze. Więc w związku z tym jestem pastorem emerytem. I tylko tyle. A więc sprawa już jest jasna. W naszych relacjach jesteśmy braćmi, siostrami, natomiast w relacjach na zewnątrz, gdyby taka sytuacja zaistniała, jestem pastorem emerytem. Tak, i ciesząc się z tego, że jestem wśród was, chciałbym nawiązać do tematu, który był już dzisiaj poruszany i w związku z tym chcę czytać Ewangelię według świętego Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 17 i początek wiersza rozdziału 18. Z rozdziału 17 czytamy wiersz 22 i wiersz 23. A potem z 18 rozdziału przeczytamy także 3 wiersze. A gdy przybywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go. Ale on 3. dnia będzie wskrzeszony z martwych i zasmucili się bardzo. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. 3-krotnie według Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówił uczniom swoim o swojej śmierci. Oni byli przecież Jego najbliższymi przyjaciółmi. Spodziewał się, tak sądzę, spodziewał się, że z ich strony spotka go jakieś współczucie, jakieś zrozumienie. Że spotka go to, o czym apostoł Paweł później napisał, jedni drugich ciężary bierzcie. A więc spodziewał się, że będą towarzyszyć jego obawom, smutkowi, bo choć był Bogiem, był także człowiekiem i z tego tytułu również przeżywał smutek i obawy przed cierpieniem. Ale podczas każdej mowy o śmierci, którą Jezus przekazywał swoim uczniom, oni zupełnie myślami swoimi byli gdzie indziej. Absolutnie nie wczuwali się w to, co On mówi i co On będzie przeżywać. Za pierwszym razem, o czym jest mowa w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy pod Cezareją Filipową Jezus mówił im o tym, że pójdą do Jerozolimy i że tam będzie przez starszych żydowskich wydany,
osądzony, ukrzyżowany. Wtedy Piotr bierze go na bok i mówi: Panie, no co ty sobie myślisz? Nie przyjdzie to na cię. Jezus, widząc postawę Piotra, powiedział: idź precz z moich oczu, szatanie. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tak jest w nowym tłumaczeniu Biblii. Zejdź mi z oczu, szatanie. A więc zauważcie, że myśli Piotra odbiegały zupełnie od tego, co im Jezus przekazywał. W tym miejscu, które przed chwilą przeczytaliśmy i które dzisiaj głębiej będziemy analizować, uczniowie również, kiedy usłyszeli o Jego śmierci, zamiast choćby odrobiną współczucia obdarzyć tego, który będzie za chwilę umierał, zastanawiali się, kto z nich jest największy. A więc kto z nich jest najważniejszy? Kto z nich? Być może Piotr myślał o sobie, że on jest tu najważniejszy. Jan być może myślał, że dlatego, że jest najmłodszy, że on jest tu najważniejszy. A więc znowu za drugim razem ich myśli zupełnie biegły obok tego, o czym mówił Pan Jezus. I wreszcie po raz trzeci ta sama myśl się pojawia w rozdziale 20. Również w rozdziale 20 od wiersza 17, czego nie czytaliśmy, Jezus mówi o swojej śmierci. Już się zbliżali do Jerozolimy. Już prawie podchodzili do Jerozolimy. I Jezus był świadomy, co niebawem, wkrótce się w tej Jerozolimie wydarzy. I mówi im, że będzie wydany, że poganie uczynią z niego pośmiewisko i tak dalej, i tak dalej. A zaraz w wierszu 20 matka dwóch z uczniów, Jakuba i Jana, przystępuje i prosi: spraw, aby jeden z nich siedział po Twojej prawicy, a drugi po Twojej lewicy. Nie wiem, czy z własnej inicjatywy to zrobiła, czy też może została podpuszczona przez dwóch braci, Jakuba i Jana, żeby prosiła Jezusa o to, by ich posadził po obu swoich stronach. Oni wiedzieli, że modlitwy matki, prośby matek zawsze robiły szczególne wrażenie na Panu Jezusie. On wiedział o tym. Oni wiedzieli o tym. Dlatego może sami nie śmieli podejść, poprosili swoją matkę. A więc myśli uczniów były zwykle zupełnie gdzie indziej. I nam to samo grozi. Będąc nawet przy Wieczerzy Pańskiej, mówiąc o śmierci Pana Jezusa, możemy myślami być, bracia i siostry, zupełnie gdzie indziej. To może do nas nie docierać. To może nie robić na nas żadnego wrażenia. Ale to jest niegodziwe. To jest błąd. Pamiętacie, w liście do Galacjan w 3 rozdziale apostoł Paweł powiada: o głupi Galacjanie, o nierozsądni Galacjanie, któż was zwiódł, któż was omamił, was, przed oczami których Chrystus ukrzyżowany był wymalowany. Któż was zwiódł, aby wasze myśli odstąpiły od tego, co się na Golgocie wydarzyło? Jaka tragedia. Świadomość śmierci Pana Jezusa nie robi na ludziach żadnego wrażenia. I zastanawiam się, skąd się to brało? Skąd nagle takie zwiedzenie w myśleniu? Oczywiście, jestem przekonany, że za każdym razem, w każdym przypadku stał za tym szatan. To Jezus przecież stwierdził, że idź precz ode mnie, szatanie. Z tego wynikało, że to szatan odwiódł myśli Piotra od Golgoty, od krzyża, od tego, co się na Golgocie, co się na krzyżu wydarzyło. Jestem też przekonany, że to jego sprawka i za drugim razem, co za chwilę omówimy bardziej szczegółowo, to jego sprawką było, że i tym razem uczniowie myśleli o swojej wielkości, o sobie, jacy to oni są ważni, zamiast myśleć o Golgocie. Za trzecim razem to samo. I wreszcie za czwartym razem, gdy mówimy o Galacjanach, to było to samo. Wróg usilnie pracuje nad tym, aby, drogie siostry i drodzy bracia, odwieść nasze myśli, nasze całe spoleganie i całą naszą nadzieję na Golgocie, na krzyżu, na tym, co się tam wykonało. A chcę wam wyraźnie powiedzieć, nie ma zbawienia poza Golgotą. Nie ma uzdrowienia poza sińcami Pana Jezusa Chrystusa.
Nie ma nadziei ani na teraźniejszość, ani na przyszłość bez krzyża, bez Golgoty, bez śmierci Pana Jezusa Chrystusa. I diabeł jest tego świadomy. Dlatego usilnie pracuje nad tym, pracował nad tym, aby odwodzić myśli uczniów od Golgoty, od krzyża i dzisiaj pracuje usilnie nad tym, aby czynić to samo. Chcielibyśmy dzisiaj może zwrócić w miarę czasu uwagę na to drugie wydarzenie, które przed chwilą zresztą przeczytaliśmy. Wydarzyło się ono wówczas, gdy Jezus zdążał do Jerozolimy, gdzie miał być ukrzyżowany, o czym też mówił po drodze. I jak czytaliśmy, w tym momencie przystąpili do Niego Jego uczniowie i zaczęli wypytywać, kto z nich jest najważniejszy. Autopromocja, co jest dzisiaj tak bardzo mocne, zdecydowanie popularne. Zanim jakikolwiek ewangelista przyjedzie, najpierw poematy pisze na swój temat. Kim to on nie jest? Co to on nie zrobił? Ile ludzi zewangelizował? Autopromocja. A więc promowanie siebie, wywyższanie siebie. Ale biedni pewnie nie zdają sobie sprawy z faktu, że kiedy siebie promują, siebie wywyższają, poniżają w ten sposób tego, który powinien być wywyższony. Bo on powinien być na pierwszym miejscu. Jego oczy ludzi na Niego powinny być skierowane, a nie na tego, który się promuje. Oni taką postawę zajęli. I oto co Jezus, i jak Jezus zareagował, kiedy taką ich postawę zauważył. Gdzieś tam plątało się małe dziecko, dziecię. Przywołał je więc, postawił je między nimi i powiedział. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się, po pierwsze, nie nawrócicie, nie ma Królestwa Bożego bez nawrócenia się na nowo. Nie ma Królestwa Bożego tylko dla tych tylko, którzy się do Kościoła zapisali, przyłączyli, którzy z dziada pradziada uważają się za chrześcijan. Nie ma. Pan Jezus powiedział, nawet Królestwa Bożego nie będziesz oglądał, jeśli się nie nawrócisz, jeśli się na nowo nie narodzisz. I zastanówmy się dzisiaj, czy wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy już to dzieło, ten akt za sobą. Czy się już na nowo narodziliśmy? Bo bez nowonarodzenia nikt Królestwa Bożego oglądać nie będzie. I Jezus tu mówi, nikt, kto się nie nawróci, nie wejdzie do Królestwa Niebios. Możesz należeć do zboru Betel w Ustroniu od lat, ale jeśli w twoim życiu nie nastąpił cud, o którym zresztą słyszeliśmy na początku z ust brata Damiana, jeśli nie nastąpił cud nowonarodzenia, złudne są twoje nadzieje. Złudne są twoje nadzieje. Kiedyś jeden ze śpiewaków śpiewał, obyś się nie zawiódł. Obyś się nie zawiódł. Czas śmierci, czas odejścia z tej ziemi okaże, czy się narodziliśmy na nowo, czy też nie. Czy nasze życie doznało przemiany, czy też nie? Czy przeszliśmy z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, czy też nie? Nie chodzi o to, żeby sobie wmawiać. Chodzi o to, żeby to był fakt, autentyczny fakt. Ale Jezus mówi też o drugiej, bardzo ważnej postawie. Jakżeż trudno ją dzisiaj wyświadczyć w kręgach chrześcijan. Jakżeż trudno ją znaleźć w postawie wielu chrześcijan. Pan Jezus bowiem mówi tutaj dalej tak, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, a potem dalej wyjaśnia, co ma na myśli, gdy mówi o dzieciach, że ma na myśli uniżenie się. Jeśli kto się więc nie uniży jak to dziecię, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc pierwszym warunkiem jest narodzenie się na nowo. A drugim warunkiem moglibyśmy to nazwać jest pokora, jest uniżenie. Kto się nie uniży, jak to dziecię, żadną miarą nie wejdzie do Królestwa Niebios. A więc po pierwsze nowonarodzenie, a po drugie pokora. Pokora albo inaczej uniżenie. Ze świecą jej dzisiaj szukać, a zwłaszcza wśród tych, którzy mają coś do powiedzenia, albo coś mówią, albo coś robią. Aby tak jak już powiedziałem,
tendencją jest promowanie siebie, jest wywyższanie siebie, jest auto reklama. Pozwólmy sobie dzisiaj na to, aby się przez chwilę przyjrzeć tej cesze dziecka Bożego, którą coraz rzadziej spotkać można, a jest nią pokora. Przyjrzyjmy się więc tej cesze Bożego dziecka, jaką jest pokora. Jeśli chodzi o pokorę, zacznijmy nasze rozważanie od proroka Izajasza, rozdział 57. Prorok Izajasz, rozdział 57, wiersz 15. Wiersz 15. Oto co mówi prorok Izajasz z upoważnienia, z rekomendacji samego Boga. Mówi tak, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. A więc tu Bóg przedstawia siebie samego, przedstawia swoją glorię, swoją chwałę, swoją wszechmoc, swoją świętość, swoją wszechmoc. Stworzyciel nieba i ziemi, święty, potężny, wielki Bóg, którego niebiosa pomieścić nie mogą, a ziemia jest zaledwie pod nóżkiem nóg Jego. Ale posłuchajcie tej błogosławionej, radosnej nowiny, że ten wielki Bóg chce być z tymi i z tym i z tą, która jest jaka? Która jest skruszona i pokorna duchem. Pokorny i skruszony duch to jest cecha, której Bóg szuka w każdym z nas. I Bóg przebywa tylko tam i z tymi, którzy są skruszonego i pokornego ducha. Możemy się najpiękniej nazywać. Możemy przynależeć do najpiękniejszej społeczności, mającej głęboką, daleko sięgającą tradycję. Ale jeśli pokora i uniżenie zostanie gdzieś po drodze zgubiona, nie możemy liczyć na obecność Pana, bo On przybywa tam, gdzie są ludzie skruszonego i pokornego serca. Ja muszę powiedzieć, że wiele zawdzięczam temu rejonowi, w którym jesteśmy. Ja nie stąd pochodzę, jak wiecie. Ale pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, kiedy się przeniosłem tutaj w okolicy Bielska, Ustronia, pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to postawa pełna pokory i uniżenia. U wielu, wielu ludzi, nie obracałem się w świecie, obracałem się w zborach. I gdy się pojechało tu czy tam, to zauważało się tę postawę pełną pokory i pełną wyciszenia. Pokory i wyciszenia. Wyciszenia i pokory. Dlaczego tak? Zawsze tak się dzieje wtedy, kiedy ludzie są wychowani na Biblii. Kiedy ludzie są wychowywani na fanatyzmie. Kiedy ludziom się wpaja, że są najlepsi z najlepszych. Kiedy się ludziom wpaja, że są jedynie prawymi, to podbija nasze ja. To karmi nasze ja. To doprowadza nas do dumy, zarozumiałości i pychy. A duma, zarozumiałość i pycha nie pochodzą od Boga. My wiemy, kto stał się przyczyną pychy, zarozumiałości i dumy. O nim jest powiedziane, z powodu twojej pychy zostałeś rzucony z niebios. I dzisiaj jego tendencją, intencją jest właśnie wpajać wierzącym ludziom, że są najlepsi z najlepszych, że niczego nie potrzebują, że są najgodniejsi. Tak, to ma dwie strony medalu, ale ja patrzę w tej chwili na tą negatywną stronę medalu. Tego rodzaju zrozumienie prowadzi poznanie prowadzi do zarozumiałości, do pychy, do pogardzania innymi. A przecież Biblia mówi, że mamy się do niskich nakłaniać. A przecież Biblia powiada, że pycha przychodzi przed upadkiem. I wszyscy ci, którzy dziś leżą
sponiewierani przez grzech, dopuścili najprawdopodobniej tę straszliwą zarazę, tego bakcyla Ebola, jakim jest pycha. Bo okazuje się, jeszcze raz podkreślam, że Bóg mieszka tam, przebywa tam, gdzie spotyka, znajduje ludzi pokornych, skruszonych, skruszonych i pokornych. Jeśli zbór chce, aby Bóg przebywał i aby tam się przejawiała Jego moc, bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest i Jego moc, nie można oddzielić Boga od Jego mocy i Jego możliwości. To musi zająć postawę, powinien zająć jedną postawę. Postawę pokory i postawę skruszenia, wyciszenia. Prawda? Bo Bóg przebywa tam, gdzie ten wielki, święty, wszechmogący Bóg gotów jest przebywać tam i tylko tam, gdzie ludzie są skruszonego i pokornego serca. A zatem zabiegajmy o to. Dalej, dlaczego pokora jest jeszcze aż tak ważna? Mówię to do tych w tym momencie, którzy się podjęli jakiegoś zadania, jakiejś roli, robienia czegoś. Chcę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, drodzy współpracownicy na niwie pańskiej, że aby być użytym przez Boga, trzeba być pokornego serca. Bo tylko ludzi pokornego serca Bóg używał i Bóg używa. Czy tak? Spójrzmy na choćby 2 albo 3 przykłady. Mojżesz. Wzór, symbol ewangelisty. Jeśli ktoś ma powołanie do ewangelizacji, przypatruj się Mojżeszowi. Mojżesz, sługa Boży, wzór ewangelisty, bo nikt tylu milionów, tylu tysięcy ludzi nie wyprowadził z niewoli, co Mojżesz. Bo przecież to on wyprowadził całego Izraela z Egiptu, z niewoli egipskiej, spod władzy króla Egiptu, symbolu szatana. A czy wiecie, co Bóg o nim powiedział? Bóg o nim powiedział w 12 rozdziale, wierszu 3, o tym największym ewangeliście wszechczasów, większym niż Reinhard Bonnke, większym niż Billy Graham, większym niż kogo byśmy nie wymienili. Ale popatrzcie, co Bóg o nim powiedział. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym i najskromniejszym ze wszystkich ludzi. 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 wiersz. I ten skromny człowiek, dlatego że był skromny, nie ufał w swoje możliwości, nie wierzył w swoją możliwość, całą swoją nadzieję pokładał w Bogu. I ta skromność jego sprawiła, że tysiące ludzi wyprowadził z Egiptu. Weźmy innego człowieka, Dawida. Dawid zastał Izraela totalnie rozbitego. Jedni szli w tą stronę, drudzy szli w tamtą stronę, a jeszcze inni stali w miejscu. Dawid jest wzorem pasterza, duszpasterza. Dawid jest wzorem pasterza, ten wzorem ewangelisty, a ten wzorem pasterza, pastora, chciałoby się powiedzieć. I również Dawid tak wiele osiągnął, Zjednoczył Izraela, poszerzył granice Izraela do granic, których już nigdy później, ani też wcześniej nie osiągnęło. Nigdy. Lud czuł się spokojny, bezpieczny, żyjący w pokoju pod jego władztwem. Ale czy wiecie, co on sam o sobie powiedział? Ja nie będę w tej chwili tego szukał, ale to jest w psalmie. Mogę służyć z cytatem. Jestem jak skruszone naczynie. A więc nie ma we mnie zarozumiałości i pychy. Nie byłbym w stanie powiedzieć, że cokolwiek ja własną ręką, mocą, możliwościami osiągnęłem. Ja jestem jak rozbite, skruszone naczynie. I właśnie dlatego, że takim był Dawid, tak siebie postrzegał, Bóg mógł go w nadnaturalny, cudowny sposób użyć. Prawda? Jeśli ktokolwiek dopuszcza zarozumiałość, zadufanie, nie może liczyć na błogosławieństwo Boże. Bóg od takiego się oddala.
od takiego Bóg się oddala. I jeszcze wreszcie trzecia, ostatnia myśl, choć nie wszystka, nie wszystkie, ale ostatnia, żeby zakończyć nabożeństwo. Pokora jest także gwarantem wysłuchania modlitwy. Jakżeż często akcentujemy wiarę, bo kto do Boga przystępuje, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz. I to jest prawda. I to jest prawda. Bez wiary Bogu podobać się nie można. Akcentujemy wiarę i chyba już wszystko wiemy na temat wiary, albo prawie wszystko wiemy na temat wiary. Mówimy także, gdy mówimy o modlitwie o przebaczaniu. Tak, bo gdy stoimy i modlimy się, mamy przebaczać. I jakżeż często mówimy na temat przebaczania. Ale jakżeż rzadko zauważamy, że kolejnym warunkiem wysłuchania modlitwy jest postawa pokory. Jest pokora. Tak, jest pokora. Popatrzcie tylko na jeden przykład. Pan Jezus był w Kafarnaum. A wtedy przyszedł jeden z setników, który mógł na siłę sprowadzić Jezusa, wysłać 99 żołnierzy i powiedzieć: przyprowadźcie mi tego nauczyciela do mojego domu, żeby uzdrowił mojego sługę. Tymczasem ten setnik sam przychodzi do Pana Jezusa, kłania się mu nisko i prosi: przyjdź do mnie i uzdrów sługę mojego, bo bardzo cierpi. A Pan Jezus mówi: dobrze, przyjdę. I nagle ten człowiek się zreflektował i mówi: ja nie jestem godzien, abyś ty wszedł pod mój dach. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Pana Jezusa to tak zdumiało, że powiedział: tak wielkiej wiary nie spotkałem w całym Izraelu. Idź, a sługa twój został uzdrowiony. I takich przykładów modlitwy pokornej, modlitwy uniżonej, na którą Bóg reagował, na którą Chrystus reagował, możemy ich spotkać bardzo wiele. A ta kobieta, kolejna matka, która przyszła z dziewczyną, swoją córką, Jezus nie reagował. Uczniowie nawet już się denerwowali, ale ona pokornie padała na twarz i prosiła: Panie, zmiłuj się nade mną. I wreszcie Jezus, choć przyszedł tylko do Izraela, widząc jej pokorę, widząc jej wiarę, wiarę wyrażaną w jej postawie, powiedział: tak, idź, niech będzie uzdrowiona twoja córka. Moi drodzy, Pan się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Chcesz w życiu swoim oglądać Bożą łaskę? Zajmij postawę pokory. Chcesz w swojej rodzinie oglądać Bożą łaskę? Niech postawa nasza będzie postawą pokory. Mówimy, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, prawda? Gdy czytamy Ewangelię, zauważamy, że Jezus przemawiał do tłumów ludzi. Tłumów, 10 tysięcy i wielu więcej. I zwykle wtedy miał inne słowo. Pójdźcie do mnie, wy spracowani, obciążeni, których skrzywdził los, skrzywdzili ludzie, pójdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie, prawda? To było słowo skierowane do tłumów. A potem zwrócił się do swoich uczniów, do tych 12, którzy szli za nim, wstępowali w jego ślady. Powiedział, co do nich powiedział? Każdy z nas wie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. On, który był odblaskiem Bożej chwały, który zasiadał po prawicy Ojca, któremu kłaniali się aniołowie Boży, tak się uniżył, że stał się człowiekiem i na siebie raczył wziąć nasze grzechy i nasze bezprawia. I On nas chce uczyć uniżenia i pokory. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Dzisiaj na świecie funkcjonuje tysiące szkół, biblijnych szkół. Problem z niektórymi z nich jest ten, że nauczają w nich profesorowie i nauczyciele, którzy nie wierzą w Boga. Ale w tej szkole, w szkole Jezusa, obyśmy się wszyscy stali uczniami i uczyli się od Niego cichości
i pokory. Niech nam Pan w tym dopomoże.